Dzisiaj porozmawiamy o zakupie samochodu używanego. Ta-da, ale nowość w przypadku Adama Kornackiego, który 18 lat prowadzi program Zakup Kontrolowany w TVN Turbo i nieustająco rozmawia z ludźmi właśnie o samochodach używanych. No i właśnie, chciałem się podzielić tymi doświadczeniami z Wami, bo mówi się, że krajowe to pewne, a polizingowe to już w ogóle super pewne, bo wiadomo, że flota jeździła, czyli o samochód się dbało, był serwisowany i tak dalej, i tak dalej. Czy tu nie ma jakiegoś haczyka? Czy tu nie ma jakiejś ukrytej myśli przewodniej, która zapaliłaby czerwoną kontrolkę i powiedziała a może te polizingowe to też jest transakcja obarczona sporą dozą ryzyka? Spróbujemy to dzisiaj rozkminić. No dobra, nastawiamy się, że nie chcemy auta z importu, chcemy auto, które od nowości jeździ w Polsce, żeby mieć wszystkie jego dane wpisane w CEPiK, żeby mieć historię prawdopodobnie jego przeglądu w autoryzowanej stacji, bo większość flot, tych możnych flot tak robi i czy to jest rzeczywiście dobra droga. Okej, szukamy. Gdzie przede wszystkim szukać samochodu używanego, tak zwanego polizingowego czy poflotowego? No można przejrzeć internet, zdecydowanie tak, ale tamta podaż tych samochodów różnych, różnistych i cenowo różnych i w stanie różnym jest potwornie duża, więc może udać się fizycznie na jakiś taki plac, bo są takie punkty specjalne, takie outlety czy takie megakomisy, które się specjalizują właściwie wyłącznie w przejmowaniu flot po korporacjach i potem sprzedawania tych samochodów jako auto używane indywidualnym klientom albo kolejnym flotom, jeżeli mają takie życzenie. No dobra, ja jestem zawsze za tą drugą opcją, bo internet to jest oczywiście skarbnica wiedzy, ale ta skarbnica jest potwornie szeroka. Czyli żeby sobie zawęzić już jakiś, znaleźć jakiś punkt tych poszukiwań, punkt zaczepienia, no to chyba lepiej jest fizycznie na te samochody popatrzeć. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, jakie auto chcemy i które auta z tych flotowych, tych polizingowych są obarczone największą dozą ryzyka. Już wyjaśniam. Im będziemy chcieli bardziej dostatni samochód z wysokiej półki, poprezesowski, podyrektorski, tym ta doza ryzyka moim zdaniem będzie mniejsza. Im będziemy poszukiwać tego samochodu w niższych segmentach, w niższych pułapach cenowych, tym większe ryzyko jest, że ten samochód będzie no, po jakimś przedstawicielu handlowym, będzie miał ponad 200 tysięcy przebiegu przez 3 lata, będzie po prostu samochodem mocno już wyeksploatowanym, a poza tym o te tańsze samochody we flotach siłą rzeczy chyba troszkę jednak mniej się dba, bo jeżeli taki dyrektor jeździ z takim samochodem nawet służbowym, to zwykle jest tak, że on traktuje to auto jako samochód prywatny. Dojeżdża nim do biura, parkuje w parkingu podziemnym, potem jedzie sobie gdzieś na przedmieścia do domu, parkuje w garażu i tralalala i tyle. I nie robi 200 tysięcy kilometrów przez 3 lata na pewno. Czyli im droższy samochód, im z wyższej półki samochód, tym wydaje się, że to ryzyko w przypadku aut polizingowych będzie mniejsze. No dobrze, łazimy sobie po takim placu, mamy mniej więcej upatrzony taki samochód i tutaj jedna uwaga, nie możemy zasadzać się, że kupimy auto polizingowe, które będzie jakieś super oryginalne. No nie będzie to na pewno, nie wiem, New Beetle, nie będzie to na pewno Fiat 500 Cabrio, bo takich samochodów floty po prostu nie kupują i nie eksploatują. Nastawmy się wtedy na popularne modele popularnych marek. Opel, Skoda, Kia, Hyundai i tak dalej. To będą takie samochody. To będzie zwykle auto kompaktowe albo auto segmentu D. Niezbyt dobrze wyposażone, bo flotówek jakoś się w ekstrasy typu fotele z masażem nie wyposaża jako nowe samochody. Czyli takie kryteria powinniśmy od razu założyć, że nie będzie fajerwerków, jeżeli chodzi o stylówę w tym samochodzie i nie będzie fajerwerków, jeśli chodzi o wyposażenie. Jeżeli na te ustępstwa jesteśmy w stanie pójść i w dalszym ciągu chcemy kupić sobie samochód polizingowy, no to mamy w czym wybierać, bo rzeczywiście place teraz są zastawione, te samochody mogą mieć w miarę atrakcyjne ceny, bo jeżeli taki komisant skupuje flotę hurtowo, no to ma duże pole do popisu, jeżeli chodzi o negocjacje, firmy wtedy z tych cen schodzą, komisant narzuca owszem swoją marżę zwykle, czyli wyrównuje tę cenę do jakoś tam do ceny rynkowej, ale wtedy jest też dla nas jakieś pole do negocjacji, bo wiemy, że ten komisant z części tej marży będzie prawdopodobnie chciał nam odrobinkę zejść, żeby stać się bardziej atrakcyjny cenowo niż średnia wartość takiego samochodu rynkowa od klienta indywidualnego. Ok, czyli cenowo jesteśmy w stanie się dogadać, auto może mieć w miarę atrakcyjną cenę, na co warto zwrócić uwagę, jak już fizycznie stoimy przy tym samochodzie. Zdecydowanie oczywiście zawsze trzeba pojechać, żeby przejrzał je mechanik, ale co możemy zrobić samodzielnie? No przede wszystkim popatrzmy, jaki to jest egzemplarz. Po egzemplarzu samochodu, po jego stanie zużycia,
jesteśmy w stanie stworzyć sobie taki wirtualny portret psychologiczny poprzedniego właściciela, czyli użytkownika w tym wypadku tego samochodu, jeżeli auto jest po 3 czy 5 latach oddawane z leasingu. Są tacy użytkownicy, którzy o samochody służbowe po prostu dbają. Dbają tak jak o swoje i chwała im za to. Czyszczą, pielęgnują, nie niszczą, nie podjeżdżają pod krawężnik z prędkością 80 km na godzinę, bo przecież to jest auto służbowe i wszystko zniesie, ale są też ich kompletne przeciwieństwa, czyli tacy, którzy mówią, nie mój, no to jeżdżę aż zajeżdżę. Jeżdżą dynamicznie, jeżdżą nieprzewidywalnie i o swój samochód po prostu nie dbają. Jest tam syf w kryształkach w środku rozsiany od fast foodów i różnych innych rzeczy. Czyli unikajmy samochodów zasyfionych, unikajmy samochodów brudnych. Raczej zwróćmy uwagę nawet na stan bagażnika. Też w zakupie kontrolowanym często o tym wspominam, że samochodem służbowym to i przeprowadzkę się robi w jeden dzień, nie? Osobówką jesteś w stanie meble przewieźć, wszystko. Popatrzmy, jak to jest wyświechtane, jak to jest zużyte. Może nie jest. Czy było coś wożone tym samochodem większego? Czy ma hak holowniczy, czy nie daj Boże przyczepę ciągnął taki samochód? Wtedy wiadomo, że jego obciążenie i jednostki napędowe i wszystkich układów będzie większe. Czy miał belki dachowe na przykład założone? Unikajmy też samochodów, które mają nadmiernie zużyte wnętrza względem przebiegu. Wcale to nie musi oznaczać, że ów przebieg był modyfikowany i że licznik był po prostu kręcony, tylko auto mogło służyć na przykład do krótkoterminowego wynajmu. To są najbardziej niebezpieczne egzemplarze na rynku samochodów poleasingowych. Te tak zwane auta na minuty, na godziny, na dni, no bo tak, nigdy nie wiemy, kto nim jeździł, nie wiemy, jak nim ktoś jeździł, nie wiemy, ilu kierowców przewinęło się przez ten samochód. No i oczywiście wtedy ta jazda wielkomiejska, czyli częste wsiadanie, wysiadanie i tak dalej, zużywa i kierownicę, i lewarek, i fotel, i wszystko, co klamkę od drzwi, i wszystko, co jest związane z taką wielkomiejską eksploatacją samochodu. Takich aut też warto unikać. Najfajniej byłoby trafić samochód po jedynym użytkowniku i to jeszcze użytkowniku, który troszkę o ten samochód dbał i takich samochodów proponuje szukać. Jeżeli chodzi o technikalia, kiedyś też tak się mówiło, że floty nie oszczędzają i że floty oddają samochody do autoryzowanych serwisów, że tamte samochody są cyklicznie serwisowane i że wszystko jest po Bożemu. Wszystko było fajnie do momentu, kiedy producenci pod naporem urzędników nie zwiększyli drastycznie interwałów międzyprzeglądowych, a przede wszystkim interwałów olejowych. I tak, jeżeli samochody służbowe miały wymieniany olej co 10 lub co 15 tysięcy, lat temu 5-6, bo można było, raz do roku albo co 15 tysięcy, wszystko było ok. Natomiast jeżeli dzisiaj odbieramy, nie wiem, samochód z silnikiem diesla jako nowe auto i pierwszą wymianę oleju, jak nie wiem, w lekkim busie typu Toyota ProAce na przykład, czy tego typu samochód, pierwszą wymianę mamy po 40 tysiącach kilometrów, no to sorry Gregory, to już się robi nie tak. I teraz to nie floty są temu winne, to nie firmy, które mają te samochody, to nie firmy leasingowe są temu winne, tylko oczywiście przepisy są temu winne, że te interwały są tak drastycznie wydłużane. Z drugiej strony nie ma co się dziwić flotowcom, którzy eksploatują te samochody przez 3, maksymalnie 5 lat, że nie robią, nie zagęszczają tych interwałów, no bo oni musieliby wydać dodatkowy hajs, musieliby zlecić dodatkowy przegląd, samochód wtedy jest unieruchomiony przez jakiś czas, no bo musi na ten przegląd pojechać, czyli jesteśmy jakby skazani, kupując taki samochód jako auto używane, na interwały wymiany oleju zalecane przez producenta, zalecane, czyli wymagane przez producenta. Nie jest to dobre, nie jest to bezpieczne. W tym momencie dużo fajniej i łatwiej byłoby przyjrzeć się samochodowi od klienta indywidualnego, który stanie i powie, słuchaj, no ja naprawdę o niego dbałem, nie jeździłem więcej niż 15 tysięcy, zmieniałem raz do roku. Jak zrobiłem 20 tysięcy w roku? To wymieniałem co 15, czyli zagęszczałem mniej więcej dwa razy te interwały olejowe. Dlaczego ja tak dużo o tym mówię, o tych interwałach olejowych? Bo sami wiecie doskonale, że olej w silniku, tak samo jak w skrzyni biegów zresztą, to jest oddech, to jest ta płynność, to jest nie tylko smarowanie, ale także chłodzenie wszystkich podzespołów, danie im po prostu długiego życia. Jeżeli my po 20, 30, 40 tysiącach zamienimy ten olej w czarną, gęstą papkę, w gęstą maź, to wiadomo, że nie będzie ani smarowania, ani chłodzenia, ani swobodnego przepływu. Zakatujemy prędzej czy później, jeżeli silnik jest w nią wyposażony, zakatujemy turbinę, zakatujemy cały osprzęt, zakatujemy w końcu sam silnik. Także to są, mówi się, że silniki są wadliwe. To nie silniki są wadliwe, tylko my nie do końca te silniki po prostu jesteśmy w stanie odpowiednio eksploatować. Moim zdaniem to jest akurat największe ryzyko w przypadku samochodów poleasingowych, bo jeżeli chodzi o ich przeszłość wypadkową, to jeżeli auto miało jakąś
kluczkę, to na pewno się o tym dowiemy, bo tutaj gramy w otwarte karty. Tutaj firmy nie ukrywają, nie ściemniają, bo nie potrzebują tego robić. Jeśli auto miało jakąś tam drobną kolizję, zapewne było naprawione w autoryzowanej stacji, na pewno jest dokumentacja fotograficzna, czegoś takiego, więc w tym momencie mniej bałbym się jakiejś tam wypadkowej przeszłości, bo jeśli jest poważniejszy dzwon, to po prostu się ten samochód wycofuje z użytku, zarządza szkodę całkowitą i nie jest to już auto poleasingowe, tylko po wypadkowe sprzedawane. Natomiast te wszystkie rzeczy mechaniczne są niezwykle ważne. Producenci dzisiaj, jeżeli chodzi o skrzynie biegów, nawet nie zalecają wymiany oleju w skrzyni biegów w ogóle. Są takie skrzynie automatyczne, w których mówi się, że oleju nie wymieniamy w ogóle. Mechanicy, którzy potem serwisują te samochody, czyli jak my kupimy auto poleasingowe 3 czy 5-letnie, jedziemy do swojego mechanika, a mechanik mówi: wymieniaj olej w skrzyni co 60 tysięcy, błagam cię. To też jest urządzenie, które musi mieć świeżość w tym smarowaniu, które musi oddychać, które nie może łapać jakiejś lewej temperatury, bo się wtedy po prostu zepsuje i naprawa cię będzie kosztować 10, 12 czy 20 tysięcy złotych. Czyli nie zawsze w samochodach flotowych, leasingowych ta prewencja jest zachowana. Na to powinniśmy zwrócić największą uwagę. Nie kupować samochodów z dużym przebiegiem. Nastawić się na auto właśnie bardziej takie firmowe, ale jednak dyrektorskie, które ma przejechane 40, 60, 80 tysięcy, a nie 250 czy 300. Bo jeżeli przy tym przebiegu nawet zaczniemy o ten silnik dbać i będziemy te interwały olejowe zagęszczać, auto posłuży nam jeszcze wiele lat. Dużo zagadek jest w takich samochodach, bo no, nie znamy właściciela, nie znamy użytkownika, ale naprawdę jeżeli posłuchacie tych kilku tak zwanych tipów pana Adama tutaj dzisiaj i dostosujecie się do tego, myślę, że nie kupicie kota w worku, bo jest to gra warta świeczki. Te samochody są dosyć atrakcyjne cenowo, są w tych takich niezłych i w miarę trwałych wersjach silnikowych, no tylko kwestia, jak o te samochody było dbane. Mam nadzieję, że rozwiałem chociaż troszkę waszych wątpliwości dzisiaj. Auta poleasingowe, kupować czy nie kupować? Jak wam się ten temat podoba albo nie, piszcie w komentarzach, subskrybujcie kanał, oglądajcie dalej. Dobrego dzionka.